To koniec pewnej epoki. Po 18 latach prezes spółdzielni mieszkaniowej Hutnik Andrzej Zieliński został odwołany. Większością głosów, bo takie przewidują prawa i tak żeśmy... Został odwołany z tego stanowiska. Po prostu został zapoznany ze stanowiskiem Rady, bo to jest uchwałą wzięte. Został poinformowany. A obowiązki prezesa powierzyliśmy zastępcy, bo takie procedury są, zastępca to chodzi automatycznie, jak Państwo wiedzą. W spółdzielni mieszkaniowej Hutnik Przewrót pełniącym obowiązki prezesa został wiceprezes Marek Zborowski, a członkiem zarządu spółdzielni Eugeniusz Stępień, będący dotychczas przewodniczącym Rady Nadzorczej. Niebawem ma zostać rozpisany konkurs na stanowisko prezesa spółdzielni Hutnik. Ta procedura może nastąpić, dajmy na to, za miesiąc. Te procedury trzeba uruchomić, bo mamy ten regulamin, który jest wewnętrzny, który musimy się z nim zderzyć, bo taka sytuacja, się zderzyliśmy z tą sytuacją, jak Państwo wiedzą, 18 lat temu, który też w tamtym czasie też pan Zieliński też został odwołany i później przywrócony. Dlatego teraz musimy to wszystko uporządkować, te wszystkie sprawy prawne, żeby były. Rada Nadzorcza nie przedstawia wszystkich powodów odwołania prezesa. Decyzja jest jednak związana z zadłużeniem spółdzielni mieszkaniowej Hutnik wobec syndyka. Jako spółdzielnia stroną dla nas do załatwienia tych wszystkich spraw jest syndyk. Masy upadłościowej, który żąda od nas płatność tam około 15 milionów złotych. I ta płatność po prostu wisi na nas, tak jak topór, mówię. Ten topór ściął już głowę prezesa Andrzeja Zielińskiego. Do spraw, mówię jeszcze raz, podkreślam, do spraw ekonomicznych i działalności spółdzielni pod względem finansowym nie było merytorycznych zastrzeżeń. Są sprawy, które są ważniejsze jak sprawy, może na równi, są sprawy ekonomiczne i sprawy załatwienia tego balastu, które są. I tu poszły po prostu sprawy, prezes nie wykonał tych zaleceń Rady Nadzorczej i nie potrafił po prostu udokumentować dlaczego i tak dalej. Pozostali członkowie spółdzielni liczą, że teraz z pomocą Urzędu Miasta sprawę zadłużenia uda się raz na zawsze rozwiązać. Bardzo jest przychylna sprawa Urzędu Miasta, że Urząd Miasta zobowiązał się wykupienie tych mieszkań od pana syndyka. Pan syndyk nam proponuje jako spółdzielni, że my dajemy te mieszkania plus te 500 tysięcy złotych i spisuje z nami ugodę. Z nami spisuje ugodę. Ze spółdzielnią mieszkaniową Hutnik spisuje ugodę o niwelację długu tych 15 milionów i tak dalej. Dla spółdzielni to najlepszy z możliwych scenariusz. Nie wiadomo jednak, czy uda się go sfinalizować. To jest już w rękach nowego kierownictwa.